7-2. Shuto sakutsuchi. Idź. Tą technikę też można nazwać Shuto sakutsu oroshi uchi, ponieważ oroshi oznacza ruch opadania z góry w dół. Idź. Ni. Sa. Chi. Go. Ro. Chi. A. Kyo. Jo. Shuto yoko gamen uchi. Idź. Ni. Sa. Chi. Go. Ro. Chi. A. Kyo. Jo. Idź. Ni. Sa. Chi. Go. Ro. Chi. A. Kyo. Jo. Shuto hizo uchi. Czyli uderzenie na wysokość tak zwanych małych żeber. Ni. Sa. Bok klatki piersiowej. Go. Ro. I ewentualnie bok tułowy. A. Kyo. Jo. Idź. Ni. Sa. Chi. Go. Ro. Chi. A. Kyo. Jo. Pozycja neko ashidachi. Oj. Kamaite. Idź. Ni. San. Chi. Go. Mate. Idź. Ni. San. Chi. Go. Mate. Idź. Pozycja neko ashidachi jest znacznie krótsza niż kokutsudachi. Mniej więcej półtorej stopy długości. I pięta jest wyżej. Ni. Tak jakbyśmy maigeri w podłogę chowali. Shi. Go. Mate. Idź. I teraz pozycja neko ashidachi, poruszanie się w pozycji neko ashidachi w połączeniu z uderzeniem tetsui yoko gamen uchi, czyli taka sekwencja jak występuje w kata pierwszy pinia. Idź. Ni. San. Chi. Go. Mate. Morote uciłkę. Idź. Ni. San. Mate. Idź. Ni. San. Mate. Idź. Ni. San. Gohon Geri. Kombinacja pięciu kopnięć. Mawashi Geri. Ushiro Mawashi Geri. Mai Geri. Mawashi Geri. I Ushiro Mawashi Geri. Za każdym razem, po każdym kopnięciu stawiamy nogę do przodu. Mała T, jeszcze raz, Mawashi Geri, noga w przód. Ushiro Mawashi, Mai Geri, noga w przód. Mawashi, noga w przód. Ushiro Mawashi, noga w przód. Idź. Mała T. Ni. Mała T. Idź. Mate. Ni. Mate. Pinyan sono ichi. Yo. Ichi. Ei. San. Shi. Go. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
Test sprawnościowy, rozciąganie, łokcie dotykają do ziemi na linii łączącej pięty. Tutaj specjalnie pięty sensei Agnieszki są na złączeniu maty, tak żeby było widać, o co chodzi. I takie dotknięcie łokciami w dowolny sposób to jest egzamin zaliczony, no mówiąc językiem szkolnym, na dwójkę, czyli zaliczony. Jeżeli ktoś chce jakby zaliczyć na szóstkę, no to może się jeszcze mocniej pochylić, położyć. Najlepiej jakby się położył w pewnym szpagacie i dotknął brzuchem do ziemi. Podpór przodem, na stopach i na dłoniach i ugięcie ramion w podporze przodem, czyli popularnie pompki. Idź. Ni. San. Czy go najlepiej by było, żeby już na stopień 9.1, 9.2 opanować pompki na seiken, na tak zwanych kościach. I teraz podpór przodem na seiken. Idź. Ni. San. Czy go. Przeskok przez pas. To może być dowolna szarfa mniej więcej na szerokość ramion. I idź. Nie. Jeszcze raz poprosimy. Sam. Tobi Majgeri. Idź. Nie. San. Trzy. Idź. Nie. San. Si. Go. I wznosy tułowe. Ni. San. Si. Go. Stanie na rękach. Najlepiej jak byłoby przy ścianie albo przy drabinkach, ale z braku ściany można wykonać z partnerem. Partner wystawia rękę i podobnie jak o ścianę opieramy nogi o rękę partnera. Żeby było bezpiecznie, szczególnie na początku, dobrze jest zadzierać głowę jakby do góry, patrzeć na ręce. Przesiady z wyskokiem. Tutaj staramy się mocno uginać kolana, schodzić pośladkami jak najniżej i wyskok tylko nieznacznie do góry. Fudodachi.